Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak bez posiadania roota na swoim telefonie, na przykładzie właśnie Samsunga S8 Plus, możecie się pozbyć zbędnego oprogramowania ze swojego Androida. Czyli zasadniczo wszystkiego, co na nim macie zainstalowanego, jak i również rzeczy, które zainstalował Wam producent, na przykład w tym przypadku Samsung. Czyli jeżeli nie chcecie używać którejś z aplikacji, a wiadomo, to co jest wgrane w telefonie, no nie można tego usunąć z poziomu telefonu bardzo łatwo, więc pokażę Wam, jak to zrobić, nie tracąc gwarancji, nie udostępniając sobie ustawienie roota. Czyli nie rozumiejąc telefonu, jak to zrobić, żeby można było je usunąć. Trochę się zakręciłem, ale dobra. Co potrzebujemy do tego wszystkiego? Po pierwsze oczywiście telefonu, po drugie laptopa, no najlepiej z Windowsem albo z jakimś innym systemem. Potrzebujecie mieć wgrane sterowniki do swojego telefonu, czyli zasadniczo w przypadku Windowsa, gdy podłączacie po raz pierwszy telefon do komputera, automatycznie Wam te sterowniki pobiera, instaluje, macie to zainstalowane, czyli macie dostęp do tego telefonu i potrzebujecie czegoś takiego jak Android Debug Bridge. Żeby się krótko nie rozwodzić, co to jest, jakie to ma funkcje, bo ma ich wiele. Jest to taki prosty interfejs do komunikacji z Androidem za pomocą komputera przez kabel USB. Oczywiście linki do tego wszystkiego, co będzie potrzebne, będziecie mieli w opisie. No, a więc zaczynamy. Pierwsze co, jeszcze na poziomie samego telefonu, musicie mieć włączony tak zwany tryb programisty. Ja już u siebie mam go odpalonego. Jak widzicie tutaj na dole mamy takowy tryb, ale co musicie zrobić, żeby wyście go mieli? Musicie wejść w informacje o telefonie. Czy to jest? Musimy dojść do miejsca, gdzie mamy numer wersji. Żeby mieć sobie informacje o programowaniu. Numer wersji klikacie kilkanaście razy, bodajże z 7. Właśnie w to miejsce i jak już Wam się pokaże informacja, że jesteście programistą, wtedy ukazuje Wam się opcje programistyczne. Co musicie tu zrobić? Trzeba włączyć tryb debugowanie po USB. Ale kurczę, pięknie mi tutaj kolory oświetlenie psuje na tym telefonie, no ale dobra. Niech będzie. Debugowanie USB mamy włączone. Jak już to mamy odpalone, no to świetnie. Co robimy dalej? Kolejną rzeczą sięgamy sobie po kabel USB 3.0. Podłączamy naszego Samsunga do komputera. Jak słyszycie, on mi się wykrył. Co ważne, trzeba zezwolić na debugowanie temu urządzeniowi, które mamy. Telefon jest wykryty. Dobra. Dalej chwilowo telefonu nie będziemy używać. Przechodzimy teraz tak. Musicie, że przekręcimy sobie teraz na laptop. Ważne jest, żebyście mieli, jak już sobie ściągniecie ten całą Android Debug Bridge, czyli tak zwana ADB, rozpakujecie sobie to w jednym miejscu, przechodzicie do tego folderu, gdzie to macie i zaczynamy tak zwaną magię. Używacie Shifta, prawy przycisk, otwieracie sobie konsolę, bo tutaj niestety będziemy na konsoli pracować. Czekajcie, ja może Wam to troszeczkę przybliżę, co tu się będzie teraz działo, żebyście dobrze to widzieli. No i świetnie, jak już jesteśmy w ramach konsoli, no to zaczynamy działania. Wszystko widzicie? Dobra. Pierwsze co, to musimy sprawdzić, czy w ogóle nam wykryło to urządzenie, czyli komendą ADB devices. Sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jak widzicie, ID urządzenia się pokazało, no to świetnie. Lecimy dalej. Co musimy zrobić, żeby wejść po prostu w listę aplikacji, którą mamy w samym swoim urządzonku? Czyli musimy wejść jakby do półwoki tej aplikacji, czyli ADB. Odpalamy, jesteśmy. Cóż, oczywiście ja Wam tylko będę pokazywał, jak zrobić tą daną rzecz. Wiadomo, robicie to zawsze na własne ryzyko. Jeżeli nic nie spitolicie, nic Wam się prąd nie odłączy i tak dalej, nie zepsujecie telefonu, więc o to się nie macie co martwić. Najlepiej, wiadomo, telefon naładowany, laptop naładowany, działamy. A więc co? Chcemy zobaczyć najpierw, wypuśćmy sobie listę aplikacji. Możemy zrobić to dwojako. Możemy na przykład wyszukać aplikację danego producenta i tak dalej. Pokażę Wam za chwilę, jak to zrobić. Najpierw wypuśćmy sobie listę wszystkich aplikacji, które mamy zainstalowanych na chwilę obecną na telefonie. Wpisujemy PM list
packages. I dostaniemy po chwili listę wszystkich paczek rzeczy, które mamy zainstalowane na własnym telefonie. Możecie sobie tutaj dokładnie przejrzeć. Jak widać, sorry, może za szybko przejeżdżam. A mamy tu wszystko, od Google'a zainstalowane samemu i tak dalej. Ale co jeżeli chcemy się właśnie pozbyć aplikacji od producenta, czyli tego, co nam na przykład wrzucił Samsung i nas to nie interesuje, nie chcemy koniecznie z czegoś korzystać, no to musimy podobnie uzyskać, zobaczyć najpierw, co tak naprawdę mamy w tym naszym telefonie, czyli już my też polecalnie. PM list, packages i jeszcze z funkcją grep. I tutaj naprawdę możecie sobie wpisać, nie wiem, aplikację od Google'a, Samsunga, jeżeli macie telefon na przykład innej firmy, na przykład LG, to też wyrzuci wam aplikację od LG, ale niech nam wyrzuci od Samsunga. Żebyśmy zobaczyli w takich nawiasach, jak widzicie, co jest od Samsunga wgrane. No i teraz mamy listę wszystkiego, co by się nam Samsung dorzucił. Ważne, jak będziecie sobie tą listę przeglądać, to upewnijcie się, czy usuwacie to, co chcecie, bo niektóre rzeczy na pewno będą potrzebne, niektóre nie, więc najpierw patrzycie sobie w telefonie, co was nie interesuje, czego nie chcecie od Samsunga, no i później po kolei możecie sobie usuwać rzeczy z ROMu. Wiadomo, w tym momencie zostaną one usunięte, więc no nie będzie jakby zżerało wam waszych zasobów, nie, na przykład Noxa można usunąć. Do przejrzenia każdego z was, kto czego nie chce używać, to może sobie za pomocą tej listy sprawdzić. Ja jeszcze raz sobie pokażę wam, jak to działa, jeżeli chodzi o usuwanie oczywiście tych aplikacji. Załóżmy, że na razie zostawimy wszystko, co jest od Samsunga w spokoju, ale wrzucimy sobie listę paczek. No i tak dla przykładu, żebyśmy coś usunęli. Nie wiem, zobaczcie, mam na telefonie, gdzie sobie wejdziemy, aplikację, złapało ostrość, Tesco zakupy, ona też również też jest wrzucona, o tutaj, świetnie, widzicie, mam Tesco zakupy w poziomie telefonu, załóżmy, że mam ją, widzę, że też mam też paczkę do niej, jak tu widzicie na samym dole, PL Tesco G coś tam. I słuchajcie, jak cokolwiek usunąć w tym momencie z Androida, czy to aplikację, którą macie zainstalowaną, czy to coś, co wam dorzucił producent, jakieś śmieci, których naprawdę nie chcecie, no bardzo łatwo. Też używamy polecenia PM, uninstall. Musicie dodać minus K, dwa minusy user, 0. I teraz praktycznie nazwa paczki, czyli na przykład usuńmy sobie właśnie tą aplikację z Tesco, którą wam pokazałem, czyli pl.tesco.groc.ers, czyli tak jak tutaj mamy całą tą nazwę paczuszki. Klikamy, jeżeli nic się nie pomyliłem, Enter, chwilę, mamy success. Aplikacja została usunięta. Jak to możemy sprawdzić? Jeszcze raz możemy sobie wyrzucić listę paczek, które macie na telefonie, czyli zainstalowanych aplikacji. No jak już widzicie, w tym momencie tej aplikacji nie ma. Wracając do telefonu, przechodzimy. No jak widzieliście, oj kurczę, tu coś mi. Mój układ aplikacji. Wcześniej było tutaj aplikacja od Tesco, no aktualnie wszystko się wykasowało, nie ma jej. Tak samo zobaczmy w liście aplikacji Tesco, mogę dopiero zainstalować, a nie ma już jej na moim telefonie. Więc analogiczny sposób, jeżeli chcecie usunąć z Androida, w przypadku na przykład S8, sprawdzone na tym działa S8 Plus, jakieś śmieci Samsungowe, postępujecie tak, jak ja wam pokazałem. Robicie wszystko po kolei i możecie bez uprawnień roota, czyli bez flaszowania nowego ROMu, z uprawnieniami roota, czyli de facto bez utraty gwarancji, usunąć z telefonu pozostałości, które zostawił wam operator. Jeżeli na przykład macie ROM,
który jest brandowany, a nie chcecie go debrandować, lub też co wam pozostawił Samsung na swojej liście aplikacji, bądź jakikolwiek inny producent, gdyż ta metoda działa praktycznie z większością telefonów. Wszystko musicie tylko sobie po prostu sprawdzić. Da się usunąć to, co wrzucili nam producenci, a co może byśmy nie chcieli. No i no, oczywiście na sam koniec, jak już sobie usuniecie co chcecie, ważne tylko upewniajcie się, co usuwacie. Dokładnie sprawdzajcie, czy dana rzecz nie jest wam na pewno potrzebna i czy można ją usunąć i nie zrobicie sobie kuku z telefonem, więc usuwajcie tylko takie paczki, które jesteście pewni, że nie są wam potrzebne z aplikacji Samsungowych, czyli na przykład w przypadku S8, co tu mamy z aplikacji Samsunga, praktycznie gdy wejdziemy sobie w nie, tylko ostro zdarzy, znajdzie telefon. Jeżeli nie chcecie mieć, nie wiem, Samsung Members, Samsung Switcha, dyktafonu, odszukujecie po prostu apkę związaną, paczkę w listach jakby zainstalowanych aplikacji odpowiadające danej aplikacji, wybieracie, usuwacie w taki sposób, jak wam pokazałem. No i problem z głowy. To samo w przypadku Google'a też możecie tak zrobić, więc no, nie ma tutaj problemów. Wszystko, co jest w Androidzie wrzucone poza samym czystym jądrem systemu, można w taki sposób usunąć. No więc tyle. Jeżeli chcecie to robić, to róbcie. I właśnie na sam koniec oczywiście wychodzimy z konsoli. Jesteśmy już tylko w menadżerze, zamykamy wszystko. I na naszym telefonie nie ma tego, co byśmy nie chcieli mieć. Więc zasadniczo tyle na dzisiaj. Jeżeli wam się podobało, oczywiście zapraszam do polubienia, subskrybowania. Dajcie znać, jak wy to widzicie. Czy też wiedzieliście o tym sposobie? Usuwaliście w jakiś taki sposób aplikację ze swojego telefonu, czy też nie? No więc tyle. Dzisiaj trzymajcie się. Hej!